Urantii. Przekaz 109. Związki między dostrajaczami a istotami wszechświatowymi. Dostrajacze myśli są dziećmi wszechświatowego rozwoju, a dziewicze dostrajacze doprawdy muszą nabierać doświadczenia w trakcie kształtowania się i rozwoju istot śmiertelnych. Kiedy rozwija się osobowość dziecka ludzkiego, przygotowując się do trudności ewolucyjnej egzystencji, dostrajacz również kształtuje się intensywnie, przygotowując się do kolejnego stadium życia na drodze wznoszenia się. Kiedy dziecko nabiera wszechstronności w dostosowaniu się do swoich dorosłych zajęć poprzez życie towarzyskie i zabawy wczesnego dzieciństwa, tak samo zamieszkujący człowieka dostrajacz nabiera umiejętności potrzebnych w następnym stadium kosmicznego bytu, wstępnie planując oraz próbując w stadium śmiertelnika tych działań, które wiążą się z bytem morontialnym. Ludzkie życie stanowi okres praktyki, który wydajnie wykorzystuje dostrajacz, czyniąc przygotowania do większych obowiązków i poszerzonych możliwości przyszłego życia. Jednak wysiłki dostrajacza, których dokonuje, gdy żyje w nas, nie dotyczą specjalnie spraw życia doczesnego i bytu planetarnego. Dzisiaj dostrajacze myśli wypróbowują niejako rzeczywistości wszechświatowej egzystencji w rozwijających się umysłach istot ludzkich. Rozdział pierwszy Rozwój dostrajaczy. Musi istnieć wszechstronny i rozbudowany program szkolenia i rozwoju dziewiczych dostrajaczy, zanim zostaną one wysłane z Diviningtonu, ale doprawdy bardzo mało o nim wiemy. Istnieje też bez wątpienia rozległy system dodatkowego szkolenia dostrajaczy, które mają doświadczenie zdobyte w czasie zamieszkiwania istoty stworzonej, zanim rozpoczną swoją nową misję w procesie wznoszenia się śmiertelnika. Ale znowu prawie nic praktycznie o tym nie wiemy. Uosobieni dostrajacze mówili nam, że za każdym razem, kiedy zamieszkały przez monitora śmiertelnik, nie zdoła przetrwać śmierci, kiedy dostrajacz wraca do Dwiningtonu, przechodzi ten sam długi kurs przygotowawczy. To dodatkowe szkolenie możliwe jest dzięki doświadczeniu zdobytemu w czasie zamieszkiwania istoty ludzkiej i zawsze jest przeprowadzane, zanim dostrajacz na nowo zostanie uwięziony na ewolucyjnych światach czasu. Autentyczne doświadczenie życiowe nie posiada kosmicznego substytutu. Perfekcja boskości nowo ukształtowanych dostrajaczy myśli w żadnym stopniu nie przydaje tym nieodgadnionym monitorom praktycznych zdolności opiekuńczych. Doświadczenie jest nieodłączne egzystencji życiowej, jest jedyną rzeczą, od której nie może was zwolnić żadna miara boskiego wyposażenia, od konieczności przeżywania aktualnego życia. Dlatego też dostrajacze myśli, razem ze wszystkimi istotami żyjącymi i funkcjonującymi w obrębie obecnej domeny Najwyższego, muszą zdobywać doświadczenie. Muszą rozwijać się od grup bytów niższych, niedoświadczonych do wyższych i bardziej doświadczonych. Dostrajacze przechodzą określony rozwój w śmiertelnym umyśle. Nabierają rzeczywistości osiągnięć, która pozostaje ich własnością na wieczność. Swoje umiejętności i zdolności dostrajacze zdobywają progresywnie w rezultacie różnorodnych kontaktów z rasami materialnymi, niezależnie od tego, czy ich śmiertelni podopieczni przeżywają śmierć. Są także równorzędnymi partnerami ludzkiego umysłu, gdy pomagają w rozwoju nieśmiertelnej duszy, mogącej żyć wiecznie. Pierwsze stadium swego rozwoju dostrajacz osiąga w trakcie zespolenia się z duszą istoty śmiertelnej, która przeżyła śmierć. Tym samym, podczas gdy w swej naturze rozwijacie się od wewnątrz i w górę, od człowieka do Boga, dostrajacze w swej naturze rozwijają się na zewnątrz i w dół, od Boga do człowieka, a końcowy produkt tego zjednoczenia boskości i człowieczeństwa. Będzie na wieczność synem człowieczym i synem bożym. Rozdział 2 Samodzielne Dostrajacze Byliście poinformowani o klasyfikacji dostrajaczy, gdy idzie o doświadczenie: dziewicze, zaawansowane i najwyższe. Powinniście także zapoznać się z pewną klasyfikacją funkcjonalną. Z klasą samodzielnych dostrajaczy. Samodzielny dostrajacz to taki, który, po pierwsze, zdobył pewne doświadczenie potrzebne do kształtowania życia istoty obdarzonej wolą, czy to jako tymczasowy mieszkaniec świata tego typu, gdzie dostrajacze są tylko pożyczane śmiertelnym podopiecznym, czy to na planecie rzeczywistego zespalania się, gdy człowiek nie przetrwał śmierci. Taki monitor jest albo w zaawansowanym, albo najwyższym dostrajaczem. Po drugie, uzyskał równowagę mocy duchowej w takim człowieku, który przeszedł trzeci okrąg psychiczny i otrzymał przydział osobistego opiekuna seraficznego. Po trzecie, ma takiego podopiecznego, który poczynił najwyższą decyzję wkroczył w stadium uroczystych i szczerych zaręczyn z dostrajaczem. Dostrajacz oczekuje czasu praktycznego zespolenia i traktuje zjednoczenie jako faktycznie zaistniałe. Po czwarte. Ma podopiecznego, który został zamustrowany do jednego z rezerwowych korpusów przeznaczenia na ewolucyjnym świecie wznoszących się śmiertelników. Po piąte. W pewnych okresach w czasie snu człowieka jest tymczasowo odłączany od ludzkiego umysłu, w którym jest uwięziony, aby dokonać pewnych czynności w zakresie łączności, kontaktu, ponownej rejestracji czy innej pozaludzkiej służby związanej z administracją duchową świata, do którego został przydzielony. Po szóste, służył w okresie kryzysu w życiu pewnej istoty ludzkiej, która była materialnym dopełnieniem tej osobowości duchowej, których powierzono realizacją pewnych kosmicznych zadań istotnych w duchowej organizacji planety. Samodzielne dostrajacze wydają się posiadać znaczny stopień wolnej woli we wszystkich sprawach nie dotyczących osobowości ludzkich bezpośrednio przez nie zamieszkałych, jak to widać na przykładzie ich licznych osiągnięć, zarówno dla podopiecznych śmiertelników, do których zostali przydzieleni, jak i niezależnie od nich. Takie dostrajacze biorą udział w licznych działaniach dla danej domeny, ale najczęściej funkcjonują jako niezauważeni mieszkańcy ziemskich tabernakulów przez nich wybranych. Bez wątpienia. Te wyższe i bardziej doświadczone typy dostrajaczy mogą się komunikować z dostrajaczami z innych domen. Jednak gdy samodzielne dostrajacze komunikują się w ten sposób ze sobą, czynią to tylko na poziomie ich pracy obupólnej oraz w celu zachowania danych swych podopiecznych potrzebnych w ich służbie, w domenie, gdzie przebywają, chociaż czasami znane są z tego, że działają w sprawach międzyplanetarnych w czasie kryzysu. Najwyższe i samodzielne dostrajacze mogą opuszczać ciało ludzkie, kiedy zechcą. Ci mieszkańcy nie są organiczną czy też biologiczną częścią życia śmiertelnika, są boskimi dodatkami nałożonymi na to życie. Zostały one uwzględnione w pierwotnych planach życia. Ale nie są konieczne do materialnej egzystencji. Tym niemniej należy zaznaczyć, że opuszczają one swe śmiertelne tabernakulum bardzo rzadko, nawet tymczasowo po tym, jak raz w nim zamieszkały. Te dostrajacze zaawansowanego działania wypełniły powierzone im zadanie i oczekują tylko rozpadu materialnego nośnika życia albo transponowania nieśmiertelnej duszy. Rozdział trzeci Związek dostrajaczy z różnymi rodzajami śmiertelników Szczegóły działalności nieodgadnionych monitorów są różnorodne w zależności od natury ich przydziałów, czy są dostrajaczami łączności, czy zespolenia. Niektóre dostrajacze są tylko pożyczone na życie doczesne ich podopiecznych, inne są nadawane. Są to kandydaci do nabycia osobowości z zezwoleniem na wieczne zespolenie, jeśli ich podopieczny przetrwa śmierć. Istnieje też pewne zróżnicowanie ich pracy w zależności od różnych rodzajów istot planetarnych, jak również od różnych systemów i wszechświatów, ale generalnie ich praca jest nadzwyczaj jednorodna bardziej niż obowiązki jakiejkolwiek innej klasy niebiańskich istot stworzonych. Na pewnych prymitywnych światach grupa z serii pierwszej dostrajacz zamieszkuje umysł istoty w celu szkolenia empirycznego, głównie dla samokształcenia i progresywnego rozwoju. Dziewicze dostrajacze posyłane są zazwyczaj na takie światy we wcześniejszych epokach, kiedy człowiek prymitywny wchodzi w dolinę decyzji, ale kiedy względnie niewielu ludzi decyduje się wznieść na wyżyny moralne, poza wzgórzami, panowania nad sobą i przyswajania charakteru, aby osiągnąć wyższe poziomy wyłaniającej się duchowości. Jednak wielu z tych, którzy nie zespolą się z dostrajaczem, Przeżyje śmierć jako wznoszące się istoty zespolone z duchem. Dostrajacze przechodzą wartościowe szkolenie i nabierają wspaniałego doświadczenia w przejściowym związku z prymitywnymi umysłami, a później wykorzystują to doświadczenie na pożytek wyższych istot na innych światach. Nic, co jest warte wiecznego trwania w całym rozległym wszechświecie, nigdy nie zostanie stracone. Na innym typie światów, grupa z serii drugiej, dostrajacze są tylko pożyczane istotom śmiertelnym. Przez takie zamieszkanie monitory nigdy nie mogą osiągnąć zespolenia z osobowością, ale bardzo pomagają swym ludzkim podopiecznym podczas ich śmiertelnego życia znacznie bardziej, niż mogą pomóc śmiertelnikom uranti. Dostrajacze są tutaj pożyczane istotom śmiertelnym na okres trwania jednego życia i służą za wzór dla wyższych, duchowych osiągnięć. Są tymczasowymi pomocnikami w intrygującym zadaniu doskonalenia charakteru, który ma trwać wiecznie. Dostrajacze nie wracają do tych istot po ich naturalnej śmierci. Ci śmiertelnicy zyskują życie wieczne przez zespolenie z duchem. Na światach takich jak Urantia, grupa z serii trzeciej następują prawdziwe zaręczyny z boskimi darami, zobowiązanie na śmierć i życie. Jeśli przeżyjecie śmierć, zjednoczenie to będzie wieczne, wiecznotrwałe zespolenie. Z człowieka i dostrajacza powstanie jedna istota. Na tej serii światów, gdzie żyją śmiertelnicy z mózgiem trójdzielnym, dostrajacze potrafią nawiązać lepszy kontakt ze swymi podopiecznymi za życia doczesnego, niż u typów z mózgiem jednodzielnym czy dwudzielnym. Jednak w tej działalności, która następuje po śmierci, gatunek z mózgiem trójdzielnym postępuje dokładnie tak samo, jak gatunki z mózgiem jednodzielnym i ludzie z mózgiem dwudzielnym, rasy Uranti. Gdy świat zamieszkały przez ludzi z mózgiem dwudzielnym odwiedzi rajski syn obdarzający, dziewicze dostrajacze rzadko są przydzielane mieszkańcom tego świata posiadającym niekwestionowane możliwości życia wiecznego. W naszym przekonaniu na takich światach praktycznie wszystkie dostrajacze zamieszkujące inteligentnych mężczyzn i kobiety z możliwościami życia wiecznego należą do zaawansowanego typu lub najwyższego. Wśród wczesnych ras ewolucyjnych uranti istniały trzy grupy istot. Byli tacy, którzy będąc zbyt animalistyczni, w ogóle nie mogli mieć dostrajaczy. Byli tacy, którzy mieli niekwestionowane warunki posiadania dostrajaczy i natychmiast je otrzymali, kiedy tylko osiągnęli wiek moralnej odpowiedzialności. Była też trzecia klasa, zajmująca pozycję graniczną między tymi dwoma. Spełniali warunki przyjęcia do strajaczy, ale monitory mogły zamieszkać ich umysł tylko na osobistą prośbę takiej jednostki. Jednak u tych istot, które praktycznie nie klasyfikowały się do życia wiecznego, na skutek braku odpowiednich czynników dziedzicznych, dlatego że miały nieodpowiednich i podrzędnych przodków, Wiele dziewiczych dostrajaczy miało wartościowe, wstępne doświadczenie kontaktu z ewolucyjnym umysłem, i w ten sposób dostrajacze stawały się lepiej przygotowane do kolejnego przydziału, w wyższym typie umysłu na jakimś innym świecie. Rozdział 4. Dostrajacze, a osobowość ludzka. Wyższe formy inteligentnej komunikacji pomiędzy istotami ludzkimi są w znacznym stopniu ułatwiane przez zamieszkujące ludzi dostrajacze. Zwierzęta mają uczucia przyjaźni, ale nie przekazują sobie nawzajem idei. Mogą wyrażać emocje, jednak nie idee czy ideały. Tak samo pochodzący od zwierząt ludzie nie mogą przeżywać wyższego typu intelektualnego obcowania czy duchowej komunii ze swymi współbraćmi, zanim dostrajacze myśli nie zostaną im nadane. Aczkolwiek, kiedy takie istoty ewolucyjne wykształcą mowę, są na dobrej drodze do otrzymania dostrajaczy. Zwierzęta mogą komunikować się jedno z drugim w prymitywny sposób. Ale w takim prymitywnym kontakcie mało jest lub nie ma wcale osobowości. Dostrajacze nie są osobowościami, są istotami przedosobowymi. Przybywają jednak ze źródła osobowości, a ich obecność ożywia jakościowe przemiany ludzkiej osobowości. Odnosi się to zwłaszcza do tego przypadku, kiedy dostrajacz miał wcześniejsze doświadczenie. Rodzaj dostrajacza ma dużo wspólnego z potencjałem ekspresji osobowości ludzkiej. Przez całe epoki wielu wielkich przywódców intelektualnych i duchowych Uranti wywierało tak wielki wpływ głównie ze względu na wyższość i uprzednie doświadczenie zamieszkujących ich dostrajaczy. Zamieszkujące człowieka dostrajacze współpracowały w niemałej mierze z innymi wpływami duchowymi. Przekształcając i humanizując potomków ludzi prymitywnych w dawnych czasach. Gdyby dostrajacze, zamieszkujące umysły mieszkańców Urantii, zostały odwołane, świat wróciłby powoli do wielu poczynań i zwyczajów ludzkich z czasów prymitywnych. Boskie monitory są jednym z ważnych potencjałów idącej naprzód cywilizacji. Obserwowałem dostrajacza myśli zamieszkującego umysł ludzki na Uranti, który zgodnie z zapisami Uversei zamieszkiwał już 15 umysłów w Orwontonie. Nie wiemy, czy ten monitor miał podobne doświadczenia w innych superwszechświatach, ale ja myślę, że raczej miał. Jest to zdumiewający dostrajacz i jedna z najbardziej sprawnych i potężnych sił na Uranti w obecnej epoce. To, co inni stracili, dlatego że nie chcieli żyć wiecznie, ta istota ludzka i cały wasz świat zyskała teraz. Temu, który nie ma cech podobnych do wiecznego życia, powinno się zabrać nawet tak doświadczonego dostrajacza, jeśli go posiada, podczas gdy temu, który ma widoki na wieczność, powinno się dać nawet niedoświadczonego dostrajacza od gnuśnego odstępcy. W pewnym sensie i do pewnego stopnia dostrajacze mogą powodować twórczą wymianę wśród ludzi na planecie w domenach prawdy, piękna i dobroci. Rzadko jednak mogą dwa razy zamieszkać na tej samej planecie. Na Urantii nie służy żaden dostrajacz, który przebywałby uprzednio na tym świecie. Wiem o czym mówię, ponieważ w archiwach Uversy mamy ich numery i rejestry. Rozdział 5. Materialne przeszkody uniemożliwiające zamieszkanie dostrajacza. Najwyższe i samodzielne dostrajacze potrafią często wnieść w ludzki umysł elementy o wartości duchowej, kiedy umysł płynie wyzwolonymi, ale kontrolowanymi kanałami twórczej wyobraźni. W takich momentach, a czasem podczas snu, dostrajacz potrafi powstrzymać potoki myślowe, oprzeć się ich strumieniowi, a potem odwrócić korowód idei. I wszystko to robi w tym celu, aby dokonać głębokiej transformacji duchowej w wyższych zakamarkach nadświadomości. Tym samym siły i energie umysłu lepiej się dostrajają do klucza tonów duchowego poziomu teraźniejszości i przyszłości. Czasem możliwa jest iluminacja umysłu, usłyszenie boskiego głosu, który cały czas mówi w Was tak, że możecie być choć częściowo świadomi mądrości, prawdy, dobroci i piękna tej potencjalnej osobowości która Was stale zamieszkuje. Jednak niestabilne i gwałtownie zmienne nastroje Waszego umysłu udaremniają plany i zakłócają pracę dostrajaczy. Ich praca nie tylko koliduje z wrodzoną naturą ras śmiertelnych, ale działalność ta jest również znacznie opóźniana przez Wasze własne tendencyjne opinie, ustalone idee i wieloletnie uprzedzenia. Ze względu na te trudności, częstokroć tylko niedokończone wytwory dostrajaczy pojawiają się w świadomości, a pogmatwanie idei jest nieuniknione. Zatem podczas analizy sytuacji umysłowych bezpieczeństwo zależy tylko od szybkiego rozpoznania każdej myśli i doświadczenia takimi, jakimi faktycznie i zasadniczo są, pomijając zupełnie to, czym mogłyby być. Wielki problem życia ludzkiego polega na dostosowaniu ancestralnych tendencji życiowych do wymogów impulsów duchowych inicjowanych przez boską obecność nieodgadnionych monitorów. Podczas gdy we wszechświatowej i superwszechświatowej egzystencji nikt nie może służyć dwóm panom w życiu takim, jakim żyjecie teraz na Urantii, każdy z konieczności musi służyć dwóm panom, Człowiek musi stać się biegły w sztuce ciągłego, doczesnego kompromisu, kiedy tworzy duchową wierność jednemu tylko panu. Dlatego właśnie tak wielu ludzi załamuje się i upada, męczy się i ulega stresowi w trakcie zmagań ewolucyjnych. Podczas gdy odziedziczona spuścizna wyposażenia mózgowego i ta, która sprawuje kontrolę elektrochemiczną, pracują razem nad ograniczeniem zakresu efektywnej działalności dostrajacza, żadne wypaczenie dziedziczne w normalnych umysłach nigdy nie przeszkadza w ewentualnym sukcesie duchowym. Dziedziczność może mieć wpływ na szybkie zapanowanie nad osobowością, ale nie przeszkadza w ewentualnej przygodzie wznoszenia się istoty. Jeśli będziecie współpracować z waszym dostrajaczem, boski dar wcześniej czy później wypracuje nieśmiertelną, morontialną duszę, a w wyniku zespolenia się z nią zaprezentuje nową istotę synowi mistrzowi, władcy wszechświata lokalnego, a na koniec ojcu dostrajaczy w raju. Rozdział 6. Trwałość prawdziwych wartości. Dostrajacze nigdy nie zawodzą. Nic, co jest warte wiecznego trwania, nigdy nie ginie. Każda znacząca wartość każdej istoty z wolą na pewno zostanie zachowana, niezależnie od przetrwania czy nieprzetrwania odkrywającej lub oceniającej te znaczenia osobowości. Dzieje się to tak. Istota śmiertelna może nie zechcieć żyć wiecznie. Mimo to jej doświadczenie życiowe nie zostanie stracone. Wieczny dostrajacz unosi wartościowe cechy tak dostrzegalnie upadłego życia do jakiegoś innego świata, i tam obdarza tymi wiecznotrwałymi znaczeniami i wartościami umysł jakiegoś śmiertelnika wyższego typu, zdolnego do wiecznego życia. Żadne wartościowe doświadczenie Nigdy nie zdarza się na próżno. Żadne prawdziwe znaczenia czy rzeczywiste wartości nigdy nie giną. Co się tyczy kandydatów do zespolenia, jeśli nieodgadniony monitor zostanie porzucony przez śmiertelnego towarzysza, jeśli ludzki partner nie zechce iść wznoszącą się drogą i gdy wyzwolony zostanie przez naturalną śmierć albo wcześniej, Dostrajacz zabiera wszystko, co jest warte wiecznego trwania, co wyłoniło się w umyśle takiej nieprzetrwałej istoty. Gdyby dostrajaczowi wielokrotnie nie udało się osiągnąć zespolenia z osobowością ze względu na nieprzetrwanie śmierci przez jego kolejnych ludzkich podopiecznych i gdyby ten monitor miał zostać później uosobiony. Całe doświadczenie nabyte podczas zamieszkania i sterowania umysłami śmiertelnymi stałoby się rzeczywistą własnością takiego świeżo uosobionego dostrajacza, zdobyczą z której mógłby korzystać i jej używać przez wszystkie przyszłe epoki. Uosobiony dostrajacz takiej klasy jest kompleksowym zbiorem wszystkich przetrwałych wartości, wszystkich jego dawniejszych gospodarzy istot. Dostrajacze, które mają długie doświadczenie we wszechświecie, kiedy się zgłoszą, aby zamieszkać boskich synów na misjach obdarzających, dobrze się orientują, że przez taką służbę nigdy nie będzie można zdobyć osobowości. Często jednak Ojciec Duchów nadaje osobowość tym ochotnikom i robi ich naczelnikami ich klasy. Te właśnie osobowości zaszczycone są władzą na Diviningtonie. Ich unikalne natury uosabiają mozaikę ludzkości z wielorakich doświadczeń zamieszkiwania śmiertelnika, a także duchową kopię ludzkiej boskości, rajskiego syna obdarzającego z doświadczenia tymczasowego zamieszkiwania w Nim. W Waszym wszechświecie lokalnym Działalność dostrajaczy kierowana jest przez uosobionego dostrajacza Michała z Nebadonu, tego właśnie monitora, który prowadził Michała, krok za krokiem, kiedy żył on w ludzkim ciele, w ciele Jezuły Ben Józefa. Ten nadzwyczajny dostrajacz wywiązał się sumiennie z powierzonych mu obowiązków. Ów dzielny monitor mądrze kierował ludzką naturą Jezusa. Zawsze prowadząc śmiertelny umysł rajskiego syna drogą doskonałej woli ojca. Dostrajacz ten służył poprzednio z Machiwentą Melchizedekiem w czasach Abrahama i dokonał wielkich rzeczy zarówno przed tym zamieszkaniem, jak i pomiędzy tymi dwoma doświadczeniami obdarzenia. Dostrajacz ten prawdziwie triumfował w ludzkim umyśle Jezusa w tym umyśle, który w każdej kolejnej sytuacji życiowej trwał przy uświęconej dedykacji wobec woli Ojca, mówiąc, Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Taka stanowcza konsekracja jest prawdziwym paszportem od ograniczeń ludzkiej natury do finalizmu boskiego statusu. Ten sam dostrajacz znajduje swe odbicie w niezgłębionej naturze wspaniałej ludzkiej osobowości Jeszuły Ben-Józefa przed Chrztu, w wiecznej i żywej kopii wiecznych i żywych wartości, które największy ze wszystkich Urantian tworzył ze skromnych okoliczności zwykłego życia, tak jak zostało ono przeżyte, aż do zupełnego wyczerpania wartości duchowych, osiągalnych w doświadczeniu śmiertelnika. Wszystko, co ma trwałą wartość, a powierzone jest dostrajaczowi, ma zapewnione wieczne trwanie. W pewnych wypadkach monitor zachowuje te wartości, aby obdarzyć nimi umysł śmiertelnika, w którym zamieszka w przyszłości. W innych okolicznościach i po uosobieniu. Te wiecznotrwałe, przechowane rzeczywistości trzymane są jako powiernictwo do użycia w przyszłej działalności architektów wszechświata nadrzędnego. Rozdział 7: Przeznaczenie uosobionych dostrajaczy. Nie potrafimy powiedzieć, czy fragmenty ojca, które nie są dostrajaczami, są możliwe do uosobienia. Zostaliście jednak poinformowani, że osobowość jest niezależnym, danym z wolnej woli darem Ojca Uniwersalnego. Tak dalece, jak się orientujemy, fragmenty Ojca z gatunku dostrajacza osiągają osobowość jedynie przez nabycie cech osobowych w służbie opiece na rzecz istot osobowych. Uosobieni dostrajacze zamieszkują na Diviningtonie gdzie szkolą i ukierunkowują swych przedosobowych towarzyszy. Uosobieni dostrajacze działają bez ograniczeń, bez przydziału i są niezależnymi stabilizatorami i kompensatorami rozległego wszechświata wszechświatów. Łączą w sobie doświadczenie Stwórcy i Stworzonego, to co egzystencjalne i to co empiryczne. Są równocześnie istotami czasu i wieczności. Wiążą ze sobą to, co przedosobowe i to, co osobowe w administracji wszechświata. Uosobieni dostrajacze są wszechmądrymi i wszechpotężnymi administratorami architektów wszechświata nadrzędnego. Są osobowymi czynnikami pełnej służby Ojca Uniwersalnego osobowej, przedosobowej i superosobowej. Dokonują osobiście tego wszystkiego, co nadzwyczajne, niezwykłe i niespodziewane we wszystkich dziedzinach transcendentalnych, absonicznych, domen Boga ostatecznego, aż do poziomów Boga absolutnego. Są to jedyne istoty we wszechświecie, które w swym istnieniu zawierają wszystkie znane związki osobowości. Są wszechosobowe. Są przed osobowością, są osobowością i są po osobowości. Służą osobowości Ojca Uniwersalnego, tak w wiecznej przeszłości, wiecznej teraźniejszości, jak i w wiecznej przyszłości. Ojciec obdarzył wiecznego Syna osobowością egzystencjalną klasy nieskończonej i absolutnej ale zapragnął zachować do celów swej działalności empiryczną osobowość typu uosobionego dostrajacza, nadawaną egzystencjalnemu przedosobowemu dostrajaczowi. I dlatego obaj są przeznaczeni do przyszłej, wiecznej, superosobowej, transcendentalnej służby w domenach absonicznych ostatecznego, najwyższego ostatecznego. Aż do poziomów ostatecznego, absolutnego. Rzadko się widzi uosobionych dostrajaczy we wszechświecie. Czasami się naradzają z pradawnymi czasu, a czasami uosobieni dostrajacze siedmiorakich synów stwórcy przybywają do światów zarządu konstelacji na naradę z władcami Worondadekami. Kiedy Worondadek, planetarny obserwator Uranti, Najwyższy Ojciec Opiekun, który niedawno objął nadzwyczajną regencję nad waszym światem, przejmował swą władzę w obecności gubernatora, generalnego rezydenta, rozpoczął swą nadzwyczajną administrację na Uranti z kompletnym personelem przez siebie wybranym. Natychmiast przydzielił planetarne obowiązki swym towarzyszom i asystentom. Jednak nie dobrał sobie trzech uosobionych dostrajaczy, którzy się pojawili przed nim, jak tylko objął regencję. Nie wiedział nawet, że mogą się pojawić, jako że nie przejawiali swej boskiej obecności w czasie poprzedniej regencji. I najwyższy ojciec, regent, nie przydzielił służby ani nie wyznaczył obowiązków tym ochotnikom, uosobionym dostrajaczom. Tym niemniej, te trzy wszechosobowe istoty były najbardziej aktywne spośród licznych klas istot niebiańskich, służących wtedy na Urantii. Uosobieni dostrajacze pełnią swe obowiązki w szerokim zakresie na rzecz licznych klas osobowości wszechświatowych, ale nie mamy zezwolenia na omawianie tych służb z istotami ewolucyjnymi zamieszkałymi przez dostrajacza. Te nadzwyczajne ludzkie boskości należą do najwybitniejszych osobowości całego wielkiego wszechświata i nikt nie ośmiela się przewidywać jakie mogą być ich przyszłe misje. Przedstawione przez samotnego posłańca z Orwontonu. Czytał Triglav